w każdym razie kominiarz tu nie wchodzi, bo mówi, że on chce żyć. A widać, co to jest. To są spróchniałe dechy, nawet nie tego. Było zgłaszane, niby jest wpis, że ma być remontowane, ale kiedy, co, jak, nie wiadomo. Rozmawiałem z MTGN-em, że oni będą robić. Przyjechali wczoraj, to tylko pochlapali przy kominach tam, gdzie niby cieknie, koniec. A reszta dachu zostaje i to zostaje ile lat. Jak słońce przyświeci, jest światło zgaszone, to widać, gdzie są dziury. To co, to niby poklejone, a to wszystko... Ale tutaj widać, że woda spływa po tym, tak? Tak, tu wszystko woda. Tu leci woda. Tu było wszystko mokre, tu. Tak jak to okno, tu. To ja wiem, czy od okna, po tych całych żerdziach, po tych... Tu. O, to wszędzie jest, woda. To jest calusieńkie mokre, ta cała żerdź, o proszę. Tu, to nie, że od komina leciało, proszę pana, bo komin to jest mokry swoją drogą. Tu jest miska, gdzie było podstawione, żeby na szafkę nie leciało, bo gdzieś nie wiadomo, którędy. Bo to był dach, naprawdę dach. A jak ta dziura była wyrwana, to te dachówki poruszone, no i bałagan. A kiedy dziura była wyrwana? O, to już parę lat. Ale to przez wichurę? Nie, to oni naprawiali. Aha. Oni, bo padało, więc dziurę wykopali i... I naprawiali. I naprawiali. I flikowali. I flikowali. No i podłożył dachówkę i koniec. I zakleił, podmurował, koniec, bo to na nosek zaczepiło się, podmurowane, zostawione i koniec. No i od wewnątrz przyklejane tylko, żeby szpary nie było.